Panie profesorze, to ja będę tym, który krążył, ewentualnie daję komuś mikrofon, a tutaj pan będzie prowadził to spotkanie, więc oddaję w pana ręce aktorów dwóch teatrów. Mamy Teatr Baraka, który grał w Teatrze Tęcza, miał grać na małej scenie, ale wylądował w Teatrze Tęczy, Teatr Powszechny. Mieliśmy jeszcze Teatr z Koszalina, który musiał wrócić do Koszalina, ponieważ sam gra następnego dnia, więc bardzo szybko się tutaj zamieniliśmy. Bardzo proszę. Dobry wieczór państwu. Nazywam się Zbigniew Majchrowski i jestem tutaj w zastępstwie Tomasza Kieleńczuka, który pierwotnie miał prowadzić to spotkanie, ale nie mógł dojechać i stąd ta pierwsza zmiana. Druga zmiana to zmiana okoliczności, ponieważ mieliśmy rozmawiać w teatrze w przestrzeni dużo bardziej kameralnej niż ta, którą będziemy musieli opanować i to jest niewątpliwie trudność. Proszę w związku z tym o wyrozumiałość. A trzecia sytuacja, trzecia komplikacja to fakt, że powinniśmy rozmawiać o dwóch przedstawieniach, które są praktycznie zupełnie nieporównywalne. Jedno kameralne z Teatru Baraka na podstawie dyktat, czyli nieoficjalnej literatury Stanisława Lema, drugie na podstawie Klątwy Wyspiańskiego. No, Lem i Wyspiański, giganci literatury polskiej, to można zestawić. Są nawet złośliwcy, którzy twierdzą, że Lem jest większym pisarzem niż Wyspiański, z czym ja się akurat nie zgadzam. Natomiast trudno porównywać formuły teatru. Wprawdzie państwo dzisiaj z Krakowa tak zeszli nawet ze sceny i krążyli pomiędzy nami, ale tak naprawdę przedstawienie było zamknięte w przestrzeni sceny. To przedstawienie Teatru Powszechnego jest przedstawieniem, które absolutnie chce się przerzucić przez ramę sceniczną i ma formułę jednak zaplanowanej akcji społecznej, więc nie sposób właściwie oddać sprawiedliwość przedstawieniu Teatru Baraka. Dlatego pomysł, który już przenegocjowałem z zespołami i wymyśliliśmy formułę, że zespoły się wymieszają i że będą wspólnie reprezentować po prostu teatr, a tak naprawdę scenę wolności. W związku z tym poproszę teraz państwa uprzejmie o przedstawienie się, ale jeśli mogę prosić, przedstawcie się wedle formuły, jaka została wyreżyserowana przez Odbiera Filmicza. To znaczy, jestem Karolina Adamczyk. Jestem Karolina Adamczyk. Jestem Arkadiusz Bykarski. Jestem Karolina Adamczyk. Jestem Barbara Wysocka. Jestem Anna Nowicka. Jestem Monika Kufel. Paweł Wojtkowski. Jestem. Jestem Paweł Pleba. Jestem Małgorzata Zawadzka. Jestem Karolina Adamczyk. Jestem Paweł Wysakiem. Jestem Klara Bielawka. Michał Czachor. Jacek Beler. Maria Robaszkiewicz. Dziękuję uprzejmie. Zależało mi na tej formule, ponieważ to zdanie, które tutaj pada ze sceny, pokazuje całą komplikację, tak? Jestem Karolina Adamczyk, mówi postać sceniczna Karolina Adamczyk, mówi aktorka Karolina Adamczyk, a my się zastanawiamy, czy nie mówi tego przypadkiem osoba prywatna Karolina Adamczyk. Ta formuła przełamania fikcji przy nieustannym podkreślaniu, że wszystko na scenie jest fikcją, buduje od razu napięcie, ambiwalencje, dezorientację nas, widzów i pokazuje nowe strategie teatralne. Tak jest. Wszystkie chyba pan. Dziękuję. Już jest podobnie. Nie ma. Nie ma. Jest, dobrze. W związku z tym chciałbym, żebyśmy rozmawiali nie tyle o Lemie i nie tyle o Wyspiańskim, ile właśnie o formule teatru. Pada ze sceny zdanie, inaczej się nie da, ale jednak się da, pokazuje Teatr Baraka, tak? To znaczy chciałbym, żeby prosić o wypowiedzi może właśnie aktorów z Krakowa najpierw po Klątwie i po waszym spektaklu. Krytyka pisała po premierze Klątwy, po Klątwie teatr się zmienił. Nie ma powrotu do pewnej formuły teatru. Że się skończył, prawda? Spróbujcie się odnieść do tej formuły krytycznej.
No wiecie, co państwo ma jest, to przede wszystkim powinno się zmienić to zdanie, że nie skończył się, tylko się właśnie zaczął. Chociażby ze względu na to, że zaczęły padać nowe pytania. Też chciałam podziękować bardzo serdecznie panu dyrektorowi Julii Wyszyńskiej, bo ona właśnie tutaj bardzo fajną rzecz w tym swoim monologu zrobiła. Drodzy państwo, no, teatr jest pewnego rodzaju prowokacją, ale mamy jeszcze, na szczęście, wolność słowa, wolność wypowiedzi. Ci, którzy z państwa chcą, przychodzą na nasze spektakle. Ci, którzy z państwa nie chcą, to tam właśnie pikietują. Ale ja sobie kiedyś, dzisiaj oglądałam spektakl, zadałam sobie takie jedno chyba bardzo ważne, kluczowe pytanie. Niestety wydarzyły się u nas potworne podziały, nad czym ja osobiście bardzo ubolewam. Ale z tych wszystkich ludzi, którzy tam właśnie pikietowali, chciałabym się ich spytać, czy tak naprawdę oni są bez winy. Czy mogą po prostu tak z pełną odpowiedzialnością rzucać na nas kamienie? Nie. Drodzy Państwo, nikt nie jest bez winy. Wydaje mi się, że to, co zrobiła teraz klątwa, to pokazała, że teatr potrafi zadawać pytania, teatr potrafi prowokować i tu właśnie jest siła przede wszystkim nas i siła teatru. A państwo nam dajecie tę siłę, rozumiejąc to, co chcemy państwu przekazać. Ja teraz z punktu widzenia osoby, która przedstawiała wizję pani reżyser, a potem ona przerodziła się i urodziła we mnie i też była jakimś takim sposobem na wypowiedzenie się, a też i wolnością. Trochę ukryta pod formą, trochę zabawa, ale też zabawa przy widzu, więc też w jakiś sposób wolność. My jesteśmy tu dla was, wy jesteście tu dla nas i rozmawiajmy. I fajnie jest, że rozmawiamy z reżyserem, z innymi aktorami, z wami wszystkimi. No i chyba po to jest właśnie to spotkanie. To małe i duże spotkanie. Też przy okazji dziękuję temu większemu spotkaniu i bardzo się cieszę, że rozmawiamy o wolności w tych czasach. Nie wiem, że jakie było pytanie, bo zaczęliśmy tak krążyć wokół różnych tematów, ale mam taką refleksję, że po prostu to nie ma znaczenia, czy zamykamy się w takiej formie, czy otwieramy jakąś formę, czy odkrywamy jakąś drogę, czy idziemy jakąś utartą ścieżką, tylko no, chyba ważne jest to, to jest taki banał, co się dzieje z widzem i czy ten temat, hasło na przykład tego festiwalu, czy się otworzył w publiczności. Tyle. Myślę, że ten festiwal nie musiał nazywać Cena Wolności, a nie Scena Wolności. Bo tak dzisiaj się trochę śmialiśmy w naszym stresie też przed spektaklowym, że festiwal się powinien nazywać Cena Wolności, bo właśnie już tutaj organizatorzy trochę tę cenę płacą za wolność. Tak, było powiedziane, że na szczęście jeszcze w Polsce mamy wolność słowa. To jest jakieś niezwykle ważne pytanie, czy ją mamy, czy jej nie mamy. Myślę, że z wolnością słowa to nie jest tak, że to może tak być zero-jedynkowo. To troszkę po prostu być może takiego momentu, kiedy wolność słowa się traci, nawet się do końca nie zauważa. Myślę, że to, co się wydarzyło z klątwą w wielu momentach, odebranie dotacji ministra dla festiwalu Dialog we Wrocławiu za zaproszenie klątwy, to, że myśmy stracili wszelkie dotacje obiecane wcześniej nie tylko z ministerstwa, ale ze wszystkich instytucji podległych ministerstwu i to, że tutaj muszę dyrektorowi Dominikowi Nowakowi podziękować za odwagę. Brawo! Brawo. Dzięki.
Przetrwaliśmy. Za to, no właśnie. Brawo Dominiku. Za tą odwagę, ponieważ 5 czy 6 zaproszeń teatralnych zostało wycofanych po tym, jak się rozkręciła awantura wokół klątwy. Byli to nawet moi bliscy znajomi, którzy dodzwonili do mnie i mówili: słuchaj, Paweł, bardzo przepraszam, ale ja nie mogę ryzykować. Tak? Więc jakby pytanie, tak, kiedy jest cenzura, ktoś powie nie wolno, a kiedy ktoś powie, no wolę nie ryzykować. Tak? Dominik ma w tej chwili, przepraszam za słowo, syf w teatrze bardzo poważny. Nie wiadomo, kiedy ten teatr będzie, jak on będzie dalej działał. Tak? To jest kwestia dotacji, to jest kwestia, nie wiem, bezpieczeństwa, to jest kwestia no, jakiegoś spokoju dla różnych osób, różnych teatrów. Często ta cenzura jest rodzajem autocenzury, tak? Czyli jakby tego, że po prostu ludzie sobie myślą, no nie, nie będę ryzykował. Sobie myślą, nie, no może nie warto, tak? Albo, więc jakby nie do końca tak jest, że to, co pamiętam, czy pamiętam, ja pamiętam, nie pamiętać, bo jesteście młodzi z komuny, że ktoś zabrania po prostu. Jak człowiek zabrania, to jest w sumie łatwo. Po prostu zabronił i tyle. Natomiast w momencie, kiedy człowiek sam musi dokonywać tych wyborów, jest to niezwykle trudne, tak? No, myśmy jakoś wszyscy tutaj siedzący cenę jakąś zapłacili, mniejszą, większą za ten spektakl. A też pytanie, czy byśmy drugi raz to zrobili. Myślę, że byśmy to zrobili. Paweł Łysak mówi w tej chwili jakby o ucieczkach od wolności, prawda? Że wolność nam jest nie tylko zabierana, ale sami od niej uciekamy. I powstaje pytanie, gdzie zaczyna się ten trening ucieczki od wolności. Przedstawienie Teatru Baraka pokazuje, że zaczyna się już w szkole, tak? Za sprawą dyktat doprowadzonych do absurdu przez Stanisława Lema. Uczymy się ortografii, a tak naprawdę poddajemy się pewnej opresji. I wprost o tym mówicie, tak? O szkole, która jest jedną z pierwszych form opresji, jedną z pierwszych form ucieczki od wolności. Z drugiej jednak strony, w ortografii nie ma komunikacji. W związku z tym od razu chciałbym pokazać, że sprawa wolności jest jednak rzeczą ambiwalentną. Nie ma jednoznacznych rozwiązań. To, co jest opresją, często też jest rodzajem wejścia w pewien porządek społeczny, w pewien ład, w pewne normy, które są konieczne, aby społeczeństwo mogło funkcjonować. I rzeczą teatru jest właśnie jakby rozpoznawać te obszary, które są takie niejednoznaczne. Jeśli mówimy o podziałach, które nas irytują, to właśnie dlatego, że są takie radykalne, że nie wytwarzają pola do negocjacji, do rozmowy. I teraz powstaje pytanie, w jaki sposób pokazywać wolność, w jaki sposób pokazywać, aby sprawa nie była tak jednoznaczna, że to nie jest hurra tak, albo b nie. I spektakl Frylicza jest na pewno przedstawieniem, w którym wpisane są różne możliwości, tak? Wy sami jakby negujecie niektóre swoje sceny, tak? Wchodzicie w nie swoje role, pokazujecie różne opcje, różne możliwe zachowania i gracie z fikcją, poruszacie się na granicy prawa, ale je przestrzegacie. W związku z tym to przesłanie, jakie wypływa z przedstawienia, jest takim przesłaniem, jak sądzę, bardzo nas mobilizującym do niepopadania w uproszczenia, w uproszczone podziały, tak? w uproszczone wyobrażenia o teatrze. Powiem też, że można sobie wyobrazić inną formułę uprawiania teatru, takiego teatru integracyjnego, takiego teatru, który chce jednoczyć, który wytwarza jakąś alternatywną wspólnotę. Tę wspólnotę, którą można przeciwstawić chaosowi, który nas otacza, albo tej radykalnej polaryzacji, która nas niepokoi. Jak myślicie, czy jest miejsce na taki teatr, który kreowałby wspólnoty w dzisiejszych czasach? To ja powiem słowo i zaraz oddam, bo żeby nie mówić ciągle samemu. Bardzo walczyliśmy o to, jakby ja też zawsze walczyłem w teatrze, o to, żeby być takim teatrem dialogu, żeby być teatrem, który zaprasza do dialogu, który jakoś łączy ludzi. I mam takie poczucie, w pewnym momencie to przestało być możliwe. To znaczy, dialog jest absolutnie czymś najbardziej pożądanym, dialog jest naszym marzeniem, dialog jest jakimś, nie wiem, wymarzonym punktem dojścia.
ale dialog nie zawsze jest możliwy. Rozmawiałem o tym z Oliverem Frejiczem, który powiedział o tym, wiesz, przed wojną w Bośni bardzo strona właśnie tych lewicowych intelektualistów starała się rozmawiać z tymi ludźmi z rządu i z tą całą prawicą i z tą całą grupą, która przejęła władzę nad narodem. Mówi, tak do końca walczyli o ten dialog z nimi, że nie zauważyli, jak druga strona wyciągnęła rewolwery. Bo do końca próbowali rozmawiać. Że jednak, żeby był dialog, muszą być dwie równoważne strony, jakby równorzędne strony. Stąd jakby budowanie też pewnego rodzaju wspólnoty wokół pewnych wartości, no w pewnym sensie jest również wykluczające, tak? To znaczy, no są jedne wartości albo drugie, tak? Wpuszcza się uchodźców albo się nie wpuszcza, nie wiem. Daje się głos mniejszościom narodowym albo seksualnym, albo jakimś innym mniejszościom, albo nie daje, prawda? Jakby trudno zbudować jakąś wspólnotę, która nie jest oparta o pewne wartości. Więc wydaje mi się, że to był jakiś taki trudny i bolesny moment. I też mówi się o tym, że klątwa jest dla przekonanych, że jednak przychodzą ci, co chcą. No, pod teatrem stały manifestacje razy no 20 parę, większe, mniejsze, kilkudniowe. Nie chcieli rozmawiać. Ja wchodziłem do nich. Kiedyś było takie oblężenie teatru trwające 4 dni. Wyniosłem im dwie zgrzewki wody, rzucili to wodą we mnie. Nie chcieli w ogóle takiego, żadnego kontaktu, nawet tej wody ode mnie. Jakieś to mega trudne, prawda? A z drugiej strony, jak pan mówi, no też staramy się w tym spektaklu, no oczywiście on jest jakiś taki, nawet bym powiedział, propagandowy, plakatowy, ale z drugiej strony, no reżyser się śmieje sam z siebie, śmiejemy się z naszego środowiska, śmiejemy się z lewactwa, jest uwypuklona ta słabość również tej krytyki i też pewna powierzchowność tej krytyki. No niby dokonujemy jakiegoś aktu politycznego, ale z drugiej strony jesteśmy tak naprawdę komediantami na scenie. Myślę, że to, co dopisała rzeczywistość, czyli ataki, jakieś realne zagrożenie, tłumy na ulicy, jednego dnia 48 samochodów policyjnych, które teatr broniły, no być może to ten cały taki komediancki po prostu, komediancki kontekst, to wszystko podniosło do roli polityki i jakiegoś takiego gestu, który no naprawdę jest gestem takim realnym, jestem w realnym świecie. I to być może przechyliło do szary. Ale to, o czym mówi pan dyrektor, to są grepsy dla intelektualistów, dla środowiska tak naprawdę, te zabawy, autoironia wpisana w ten spektakl. Pytanie, czy radykalne środki, jakie zastosował Frejicz, jakie wy realizujecie, nie radykalizują zachowanie, nazwijmy to, ludowych czy gminnych, prawda? Czy nie jest to wywoływanie dużo bardziej brutalnych reakcji niż te, które by normalnie przynależały do ekspresji społecznej? Ja być może domyślam się, jak odpowiedział Frejicz, bez naszego działania nie ujawniłyby się te radykalizmy, które i tak są ukryte, które muszą wyjść na powierzchnię i wydobywane. On powiedział inaczej, tak czy tak się ujawniają. To znaczy, nie mówimy o niczym, czego nie ma. To znaczy, to nie jest tak, że ten spektakl buduje jakąś rzeczywistość, której nie ma. To jest rodzaj katalizatora. To znaczy, to są wszystkie te rzeczy, które są w tym zawarte. No i też jakiś rodzaj takiego profetyzmu przecież w całym tym spektaklu. Tutaj nie ma zmienionej literki. To, że on opowiada o karkach narodowcach, którzy będą chcieli nas zabić, przyjdą pod teatr, to było zrobione w czasie prób. Tak naprawdę gdzieś te wszystkie rzeczy powiedziane są i one się wydają spoza teraz pozycji, z pozycji czasu się wydają dziwne, że to tak było, tak? Ale gdzieś to zostało wszystko przewidziane. Myślę, że to gdzieś jest było wpisane w ten spektakl. I to pytanie, czy dialog, czy obudowywanie się, tak? Czy budowanie ludzi, którzy myślą tak samo. Ja też jakiś mam taki rodzaj podsumowania swojego życia, bo jestem w teatrze wiele lat i byłem dyrektorem 3 teatrów. I mam wrażenie, że to, co się wydarzyło w Polsce 2 lata temu, prawie 3, jest jakąś moją osobistą klęską. Bo gdybym ja był po prostu takim człowiekiem, który nie ma głosu, który nie reżyseruje, który nie wypowiada się, który nie oddziałuje na ludzi, to powiedział,
słuchajcie, co się dzieje na tym świecie, wszystko się zmieniło. A ja poświęciłem prawie 30 lat na jakąś pracę, na mówienie o jakichś wartościach, na pracę z ludźmi. No i skończyło się to tym, że prawicowa, czy jakby konserwatywna rewolucja się rozpoczęła, że zmiana nastąpiła. To jest jakiś trudna sytuacja. Chciałbym zapytać zespół Klątwy, zespół aktorski w tej chwili, po półtora roku gracie, czy dwa? Przeszło półtora roku, prawda? Była premiera temu. Czy coś się zmieniło w waszym funkcjonowaniu w tym przedstawieniu wskutek okoliczności, jakie spektakl wywołuje poprzez swoje nagłośnienie medialne, poprzez oddziaływanie rzeczywistości? A reżysera już nie ma, prawda? Jesteście jakby sami sobie pozostawieni. Chorwacki reżyser sobie wyjechał. Czy pani Barbara Wysocka wykonuje jakiś telefon do Oliwiera Filicza? Tak. Więc było tak, że przed premierą ten czas był bardzo napięty i właśnie uwaga. Wtedy rzeczywiście warunki były bardzo trudne, demonstracje codziennie pod teatrem, to akurat nieważne, byłam wtedy w ciąży również, więc to było tym bardziej bardzo dziwne uczucie, że pod teatrem stało 48 samochodów policyjnych, żeby wejść do pracy trzeba było jakoś przyjść 2 godziny wcześniej, żebyśmy w ogóle mogli się zebrać, zagrać. I to premierze towarzyszyło takie poczucie zagrożenia chyba w nas. To znaczy to, że nie wiadomo było, kto siedzi na widowni, co chce nam zrobić, to było przerażające. I chyba tutaj też jest moment, żeby podziękować Państwu i wszystkim organizatorom i wszystkim, którzy nas dzisiaj wspierali, chronili i umożliwili w ogóle całe to wydarzenie. Myślę, że naprawdę dziękujemy bardzo, ponieważ to wymagało dużego wysiłku, dużych też nakładów energii i niesamowitej organizacji z Państwa strony, ze strony widzów, że zechcieliście tutaj przyjechać, żebyśmy mogli się z Wami tym spektaklem podzielić, żebyśmy mogli go zagrać, więc dziękujemy bardzo. Natomiast wydaje mi się, że napięcie, które towarzyszyło premierze i pierwszym spektaklom, nieco już opadło, ale coś, co jest ciekawe, że dyskusja na tematy, które Klątwa porusza, została pobudzona, to znaczy coraz więcej widzimy artykułów na te tematy, coraz więcej się o nich mówi, nagle przestał to być temat tabu. I na przykład wydaje mi się, że to jest jakiś, nie mówię, że to jest efekt naszego spektaklu, ale wydaje mi się, że Klątwa była jednym z takich czynników, które pomiędzy innymi pozwoliły nagle dobrać się do tego tematu, który był absolutnym tabu. Znaczy tematu pedofilii w kościele, tematu wysokich, najwyższych dostojników kościoła, którzy ten temat ukrywali. Jakby tutaj coś się wydarzyło. Tak, no myślę, że w samym naszym byciu to każdy z kolegów i koleżanek pewnie osobno powinien mówić na ten temat, ale takie poczucie, że przychodzą czasami widzowie, że pani grała w Klątwie i właściwie nie wiadomo powiedzieć, no tak, jeżeli to jest godzina 22 na Dworcu Centralnym w Warszawie i jest się z Rocznym Synkiem, to nie wie człowiek, czy dostanie za to w łeb, ale mówi ten ktoś do mnie, szacuj proszę pani, i wtedy jakoś tak ma się poczucie, że się chyba zrobiło coś, że brało się udział w czymś ważnym, co do bardzo szerokiej grupy ludzi dotarło, bo to, co pan powiedział wcześniej, panie profesorze, że tutaj te niektóre rzeczy dotyczą tylko środowiska, albo są zrozumiałe tylko dla środowiska, nie zgodziłabym się z tym, ponieważ wielokrotnie na spotkaniach z widzami w reakcjach widzów po spektaklu Klątwa mamy na przykład takie pytania, czy ta scena, kiedy my mówimy o molestowaniu, o tym, że byliśmy molestowani przez księży, czy ona jest prawdziwa, czy my mówimy prawdę? I to było najczęstsze pytanie, które ja na przykład słyszałam od widzów. I jakby tu odpowiedzieć, no ona jest, myślę, częściowo prawdziwa. W każdym razie bardzo, bardzo wiele osób
ten temat dotyczy bardzo wielu osób, więcej myślę niż by nam się zdawało. To znaczy temat molestowania, temat doświadczeń z Kościołem i nagle ludzie przychodzą i mówią, przypomnieliście mi o czymś, co się wydarzyło, nie umiałem o tym powiedzieć, nie umiałem o tym myśleć, nie umiałem o tym rozmawiać, a teraz wiem, że powinienem o tym powiedzieć. I to jest bardzo duży krok naprzód w naszym kraju. O tym się nie mówiło. Pan Michał Czachor. Tak, ja dla mnie bardzo dojmujące i takie duże doświadczenie było związane z naszymi wyjazdami za granicę. Byliśmy z tym spektaklem w Niemczech, w Estonii, w Pradze i poprzez konfrontację z publicznością w tamtych krajach bardzo tak dotarło do mnie, że to jest nasz lokalny problem w gruncie rzeczy. I że wystarczy 500 kilometrów przejechać, iż ludzie żyją innymi rzeczami. Naprawdę, że my tutaj jesteśmy w stanie się niemalże zabijać o te kwestie, no głównie religijne, a w takich Czechach, Estonii, jakby ludzie nie rozumieją tego naszego fanatyzmu i takiego, tej dychotomii, tego bagażu całego. To jest i faktycznie jakby oddziela się nas z takiego poczucia wyjątkowości, z takiego raczej się jakby takie resentymenty dochodzą do głosu i takie, jak my sobie to wszystko próbujemy, my Polacy, kompensować, no, takie nasze poczucie niższości, mam w gruncie rzeczy wrażenie. To jest bardzo jakieś takie dla mnie było ważne doświadczenie, nie? Że w gruncie rzeczy już, no, tyle, dziękuję. Wątpliwości, że to przedstawienie wyprzedziło ten dynamizm dyskusji o Kościele, jaki się w tej chwili rozpoczął, tak pod wpływem doniesień z zagranicy przede wszystkim, tak? I można powiedzieć, że przedstawienie Frelicza nas przygotowało do prowadzenia, czy jakby przyjmowania tych wiadomości, prowadzenia wewnętrznej dyskusji, pisania reportaży, w jakiś taki nie dojrzalszy sposób, tylko tak jakby bardziej osobisty, ponieważ to przedstawienie nauczyło pewnego języka intymnego w przestrzeni publicznej, tak? Znaczy, że pewne tematy bardzo delikatne były tematami pozbawionymi swojej mowy, swojego języka. I to, co wy robicie jako aktorzy, nie mówię, to nie chodzi o osobiste zaangażowanie, tylko o to aktorskie wcielenie, tak? Aktorskie zagranie intymności faktycznie daje publiczności pewną odwagę używania intymnego języka i to jest bezsprzeczny walor tego przedstawienia. Pani Karolina Adamczyk. Ja tylko chciałam dodać, że to jest faktycznie coś takiego, że ten spektakl odkrywa pewną tajemnicę, o której jakby nasze społeczeństwo zawsze wiedziało, nikt o tym nie mówił, że to jest takie ukryte, utajnione, ale jednak to jest. Ale jest taka, chciałam powiedzieć o jednej rzeczy. Graliśmy ten spektakl również w Polsce, poza Warszawą. Zdarzyło się, że nagraliśmy to też w roku w Chorzowie na festiwalu w Teatrze Rozrywki. Było wspaniale. I tam się wydarzyła cudowna chwila, bo mieliśmy spotkanie z publicznością po przedstawieniu, gdzie nagle, no była taka rozmowa, sytuacja jak teraz, rozmawialiśmy z publicznością. Pewna pani nagle wzięła mikrofon z widowni i bardzo wzruszona opowiedziała nam, tak powiedziała, że ma 80 lat, że jest prababcią i mówi po prostu to pierwszy raz w życiu, teraz, w tej chwili właśnie. Opowiedziała nam o tym, że czuje teraz w sobie tę odwagę, że może się ujawnić i powiedzieć, że była molestowana przez księdza. Wręcz że pierwszy jej kontakt fizyczny z mężczyzną to był kontakt z księdzem. On ją po prostu zgwałcił prawdopodobnie. Zgwałcił ją. I ona o tym mówi pierwszy raz i czuje się wolna, że może to wypowiedzieć teraz dzięki nam. I to mieliśmy łzy w oczach. Wszyscy płakali. To było naprawdę jakieś, dla takich, wydaje mi się, chwil też
jest to jakieś no, wspaniałe też doświadczenie po prostu grać ten spektakl. Znaczy ja chciałam też o pracy z Oliwerem coś jeszcze powiedzieć, bo mówił Pan, co też nam zrobił ten spektakl. Wydaje mi się, że mówię w imieniu swoim i też nie wiem, przynajmniej części tych kolegów, z którymi rozmawiałam o tym, że Oliver jakoś na początku próbno mówił, że on bardzo jemu zawsze zależy, żeby w aktorach obudzić aktywnych obywateli. I mam wrażenie, że coś takiego trochę się stało. Oliver przez tę pracę też nam bardzo pokazał, jako człowiek przyjeżdżający z zewnątrz i zadający niewygodne pytania, w trakcie pracy pokazał, jak bardzo nam, ludziom właściwie no, dojrzewającym i już dorastającym w tej nowej Polsce, jak bardzo jesteśmy, nie chcę użyć tego słowa, bo, no, ale tacy zarażeni Kościołem, nawet jeżeli do niego nie chodzimy, zainfekowani, jak bardzo mamy jakieś takie po prostu zakodowane, że czegoś nie wolno, że coś jest tematem tabu, że jakieś figury Kościoła nie można ruszać, bo to jest święte, nawet jeżeli większość z nas nie chodzi do Kościoła i nie jest... No i to później ten hejt, który przyszedł, który nas troszeczkę zaskoczył, myślę, że był takim punktem zapalnym, że rzeczywiście w pewnym sensie staliśmy się jako aktorzy aktywnymi obywatelami, że poczuliśmy, że rzeczywiście jakby, że możemy i że powinniśmy. I jesteśmy w takim momencie, że chyba jeżeli ktoś mówi, że jego polityka nie interesuje, czy gdzieś są obok, to też jest bardzo silne już stanowisko w tym momencie, w tych czasach w Polsce. I, no, ale wydaje mi się, że Oliver jakoś bardzo nas... Rzeczywiście no, udało się osiągnąć to, co powiedział, że jesteśmy aktywnymi obywatelami. Jako aktorzy, też w teatrze po prostu. Tak, żyjemy w takim społeczeństwie, w którym można uprawiać hejt na nauczycieli, na szkoły, zwłaszcza na nauczycieli języka polskiego, którzy nas dręczą dyktantami, ale o księżach czy katechetach raczej nie potrafimy tego hejtu uprawiać. Ale to, co powiedziała i pani Karolina, i pani Klara, to jest dobry moment, żeby przerzucić ten mikrofon w tej chwili na stronę publiczności, bo jak słyszymy, zespół bardzo tego pragnie. To ktoś ma pytanie, tak? No ale co to, Juro będzie się... Ja mam potrzebę powiedzenia czegoś, co dla mnie jest ważne. To spotkanie miałam prowadzić, myślę, że ważna dla was osoba, czyli Joanna Bozenowicz, która kibicowała Bydgoszczy, ale także powszechnemu. Mówi o tym nie tylko, żeby popsuć humor, ale przypomnieć ją, bo była osobą, która funkcjonowała w strefie dyskomfortu. Bardzo często wyrażała swoje zdanie, które nie było popularne i w ten sposób ja mam potrzebę przypomnienia. A państwo oczywiście być może tak powszechnie znacie, ale chyba nie do końca. Dlatego chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo oczywiście nie będę oceniać spektaklu, choć mam ogromną ochotę powiedzieć o nim poprzez film Kle, który jest pewnego rodzaju filmowym wariantem tego dyskursu. Paweł Łysak prowadzi teatr, który się wtrąca. I to jest człowiek, który gdzie jest, jak był Bydgoszczy, to między innymi z jego inicjatywy powstał Kongres Kultury. Pojawił się w Warszawie, był jednym ze spiritus movens Kongresu Kultury Polskiej. I mówię o tym dlatego, bo pan profesor mówił o wspólnotowości, wy też mówicie, że ciężko jest dzisiaj mówić o wspólnotowości, kiedy nie są nic zasłuchać. Ale ten człowiek właśnie próbuje tworzyć wspólnotę i teatr powszechny jest nie tylko miejscem, w którym się gra. Mnie strasznie boli, że teatr się wtrąca, jest tak zaangażowany, jest najbardziej opresyjnym miejscem teatralnym w Polsce w tej chwili. A też człowiek i ten zespół, który tworzy po prostu porozumienie, próbuje. To jest najciekawsza miejscówka w Warszawie i jest tu dużo więcej niż teatr. Bardzo dziękuję za miłe słowa. Dziękuję w imieniu wszystkich, bo robimy to razem. W dużej mierze robiliśmy to razem w Bydgoszczy, ja z tą samym samymi ludźmi robimy to razem w Warszawie. A propos właśnie, to jest jakieś ciekawe, bo z jednej strony, tak jak pan powiedział, kongres i w Bydgoszczy i duży kongres, na którym było 3000 ludzi, jeszcze drugie tyle w internecie, który ludzi łączy, a z drugiej strony opresyjne miejsce, które gdzieś staje w jakiejś kontrze mocnej do czegoś. Nie wiem, próbowałem to powiedzieć, ale mam takie poczucie, że wobec tego wszystkiego, co się dzieje, trzeba myśleć o tym, jaka ma być przyszłość.
I żeby myśleć o tym, jaka to ma być przyszłość, musi się zebrać grupa ludzi, która się rozumie i która tą przyszłość razem wymyśli i która tą przyszłość innym osobom zaproponuje. Stąd jakby mam takie poczucie, że żeby wymyśleć jakby taki kontrprojekt, bo w tej chwili realizowany w Polsce jest bardzo silny, bardzo, bardzo mocny projekt kulturowy. Żeby wymyśleć kontrprojekt, który jest równie mocny, równie, jak się mówi teraz często, sexy, czyli u ludzi łapiący i włączający, muszą się zebrać ludzie podobnie myślący, żeby ten projekt właśnie opowiedzieć i żeby go innym zaproponować. Stąd jakby ten moment taki podziału jest jakimś momentem ważnym, jeśli się myśli o przyszłości i myśli się o tych rzeczach, które są dla nas drogie i które chcielibyśmy, żeby na świecie były. Znaczy jakby wydaje mi się, że najpierw trzeba porozmawiać razem z ludźmi, z którym się rozumiemy, po to, żeby się spotkać potem z tak zwanym przeciwnikiem czy wrogiem. Mamy pierwsze tutaj pytania. Dzień dobry. W zasadzie nie pytanie, a też pewnego rodzaju refleksja po obejrzeniu spektaklu i też przemyśleniach ogólnych związanych z tematyką. Chciałbym się odnieść do tego, co było mówione na początku na temat wolności. Mówili Państwo, że jest to jakby odzyskiwanie wolności. Ja bym chciał podzielić się taką refleksją, że wolność, jak pewnie słyszeliście, już nigdy nie jest nam dana raz na zawsze. I po obejrzeniu tego spektaklu mam wrażenie, że właśnie jest to jakby odzyskiwanie pewnej wolności, walczenie o pewną wolność, czy słowa, czy wypowiedzi, czy wolność od pewnego lęku mówienia o tematach trudnych, czy mówienia o rzeczach, które nas bolą. I za to wszystko dziękuję Państwu. Z racji tego, że jesteście głosem pewnego pokolenia, które często nie ma możliwości wypowiedzenia się w mediach. W internecie jest od razu to kasowane hejtem. Więc jeszcze raz, dziękuję, że mówicie o tym, co jest ważne dla naszego pokolenia. Dzięki. Dzień dobry, Słuszczanin od urodzenia. Mam takie dwie kwestie. Pierwsza, mówimy o wolności. Aktor też jest człowiekiem wolnym, ale jednak przychodzi, narzuca mu się pewne okopy, bo jest reżyser, który mówi mu zrób to, zrób tamto. Nakazuje mi się, jak mówi pan Michał, i właściwie do niego kieruje to pytanie, jak pan mówi w swoim monologu, że angażuje mnie dlatego, że ja zrobię wszystko. Czy aktor, jedna z pań w czasie mówi, że pan Frylicz twierdzi, że jeżeli w teatrze są granice, to po stokroć należy je przekraczać. I mam takie pytanie, czy wasza wolność aktora ma pewne granice? Czy są rzeczy, które na scenie nie zrobicie lub nie powinno się robić? I nie mówię tutaj w tej chwili jakby odnośnie do tego, co widzieliśmy na spektaklu, bo mnie osobiście tutaj nic nie radziło, ale z zainteresowaniem od pana Michała bym uzyskał tę odpowiedź. Czy są takie granice, których się jednak nie da przekroczyć? Czy jednak aktor się będzie naprawdę wypróżniał na scenie, czy też go będzie to grał? To jest jedna kwestia. A druga kwestia, czy zdajecie sobie z tego Państwo, że pomimo, że mieliście w tle krzyż, czyli Polskę katolicką, potem Polskę wolną, jakby pozbyliśmy się konkordatu przez cięcie tego krzyża, czy zdajecie sobie z tego sprawę, że pogłębiliście treści swoje w tego spektaklu poprzez te ławeczki, które są z tyłu? Jakbyście mieli z tyłu reprezentację społeczeństwa. Ten spektakl jakby pogłębił się na tej wielkiej scenie, bo chyba mniejszą macie z tego, co pamiętam, w powszechnym scenę, że ten spektakl nabrał trochę szerszego znaczenia przez te zmianę miejsca. Właściwie należy podziękować temu, kto zasłynął się na teatr. Dziękuję bardzo. Ja może krótko odpowiem. Tak sobie myślę, że to jest kwestia pewnego takiego poczucia. To znaczy ja na przykład osobiście nie zakładam sobie pewnych granic jakby a priorycznie, że nie wolno czegoś przekroczyć ze względu na coś. To jest kwestia pewnego takiego poczucia, czy odczucia, nie? Że jakby organizm sam reaguje na coś. W
wysyła sygnały, że coś jest dla niego albo za trudne, albo za uciążliwe. I przy tej pracy to tak było też, że z jednej strony miałem takie poczucie, że reżyser i dramaturdzy mówią, że mnie tak, że nas tak upodmiotawiają, właśnie jak powiedziała też Klara, że stajemy się czynnymi obywatelami, bierzemy odpowiedzialność za nasze słowa. Z drugiej strony właśnie czułem się uprzedmiotowiony, gdzieś wrzucony w pewien, no w jakiś sposób swój własny stereotyp. I jak tutaj, i to mnie tak, no, uwierało, krępowało. Miałem z tym problem, z tym właśnie, że z tym wizerunkiem takim, ale później tak trochę jakby czas to zweryfikował, to znaczy, że nawet pamiętam, Klara wyszła kiedyś do garderoby, przeczytała ten monolog, powiedział, o jakie śmieszne. Później dyrektor to zobaczył tak na 2 tygodnie wcześniej przed premierą na próbie, powiedział, o jakie śmieszne monolog. Sobie pomyślałem, że... drżącym głosem. Może pomyślałem, może faktycznie on jest śmieszny, może się nie będę tak przejmował tym i może no, faktycznie mam taki zapłonek i trzeba w to brnąć. No. I to samo się wyklarowało, prawda? Przepraszam, panie Michale, ale nie chodzi mi o konkretnie o ten monolog, który pan prezentował. No to jak chodzi mi ogólnie. To nie ma, nie. To jest chodzi o to, że pewne rzeczy albo się czuję. Znaczy trzeba to poczuć w czasie prób. Ja generalnie jestem otwarty i ufam reżyserowi i przystępuję jakby do pracy z takim poczuciem zaufania i poczuciem tego, że mamy wspólny cel. Z dobrą wolą. Ja myślę, że odpowiedział właśnie to jest to, co mówisz, bo mam poczucie takie, że aktorzy robią to, w co wierzą, tak? Że jeśli uwierzą w coś, jeśli uwierzą w sens tego, jeśli uwierzą w przekaz tego, to robią. No miałem taką rozmowę z Julią Wyszyńską, która cały ten moment, akurat Julia musiała jechać na plan, więc przepraszam, że nie jest z nami, kiedy robi tak zwany, ten moment zwany fellatio na papieżu i mówiła, była strasznie zaskoczona tymi reakcjami, bo aktor też się nie widzi, bo ona mówiła, że poświęca to tym wszystkim dzieciom, tak? I że ona miała bardzo duży problem z tym, ale uwierzyła w momencie, kiedy powiedziała, że jakby tutaj ujawnia tą ofiarę, tak? Ona, ta młoda we wsi, która jakby adorowała księdza i robiła jakby adorowała go w najpiękniejszy sposób, jaki umiała i pokazuje, w jaki sposób to, jest to wykorzystane przez tego księdza w sposób haniebny w samej sztuce Łuspińskiego. Jakby ona tutaj to pokazywała jakby w takiej szerszej skali tej instytucji i odpowiedzialności papieża Jana Pawła za to, co się stało. I ona była zaszokowana tym, że ludzie tego nie zobaczyli. Tak? Że ludzie stwierdzili, że tam się dzieje jakieś chińskie rzeczy, że jakaś aktorka jest, przepraszam za słowo, kurwą i robi takie rzeczy na scenie. Natomiast dla niej to była pewien rodzaj ofiary, ujawnienia czy pokazania tych rzeczy. Więc to jest pytanie o granice czasami. A być może, że inne granice człowiek przekracza w środku, a aktor inne granice przekracza, więc przekracza inne granice oglądający. Też wydaje mi się, że każdy aktor to jest totalnie indywidualna sprawa. To jest też taka sprawa, z kim się pracuje, co powiedział właśnie Michał, w jakim zespole się pracuje, do kogo się ma zaufanie, o czym się robi spektakl, jaka jest sprawa. A środki, które są wykorzystane do tego, sam aktor, który wykorzystuje siebie i swoje ciało i coś tam jeszcze, no to jest jakby w procesie całym to się ujawnia dopiero, więc trudno też odpowiedzieć, czy aktor ma jakieś granice. Może ja mówię za siebie, ale to jest totalnie indywidualna sprawa po prostu. Nie da się na to odpowiedzieć. Ja mam taką krótką bardzo refleksję. Wiesz, tylko chciałam dodać, że ja bym nie powiedziała, że to było tak, że klątwa zrobiła z nas obywateli. Ja myślę, że jakby pewna grupa właśnie obywateli zebrała się i
tak naprawdę dzięki temu możliwa była klątwa, to znaczy, że to, jaki to był zespół, w jaki sposób pracowaliśmy i jakie tematy poruszaliśmy, że to jakby umożliwiło ten spektakl, że ten, znaczy ja przynajmniej nie mam poczucia, że jakieś obywatelstwo moje zaczęło się od pracy nad tym spektaklem, natomiast wydaje mi się, że jakby w tym zespole było to możliwe i to nie jest zawsze możliwe, to co się wydarzyło. Że jakoś nam się to udało wypracować, rozmawiać na ten temat i zaufać sobie, reżyserowi, że jakby dzięki temu, że cały ten zespół i cały ten teatr jest bardzo obywatelski, że udało się to zrobić. Co w dzisiejszych czasach jest o tyle trudne, że coraz więcej statów impresaryjnych, coraz więcej produkcji, w których aktorzy wędrują i mało, coraz mniej jest zespołów artystycznych, które, tak jak pani mówi, zdarza się, że bywają też pewnym zespołem obywatelskim, tak? To znaczy, że łączy ich pewien jakby program po prostu, tak? Taki program nie tylko artystyczny, ale program o właśnie wymiarze społecznym, obywatelskim. Bardzo proszę. Ja mam takie pytanie. Wszyscy zastanawiamy się nad tym, jak ten spektakl wpłynął na naszą polską rzeczywistość, jak się odnosi do tego, co się dzieje z nami Polakami, z Kościołem katolickim w tej chwili. A mam pytanie w sumie bardziej do pana dyrektora. Czy uważa pan, że, bo ja zawsze doszukuję się w teatrze wartości uniwersalne, które są uniwersalne dla wszystkich ludzi na całej ziemi. I zastanawiam się, czy jest możliwe, żeby ten spektakl był wystawiony gdziekolwiek indziej za granicą, uwzględniając jakieś, bo mówimy, że my tutaj sobie nakładamy cenzurę w Polsce, a czy gdyby tam był gdzieś wystawiony, oczywiście uwzględniając tamtejsze jakieś ograniczenia religijne, albo na przykład przesadną poprawność polityczną, która się trafia. Czy jest możliwe wystawienie tego spektaklu gdzie indziej? No, te największe kontrowersje i największą obawę, kiedy graliśmy w Berlinie w Teatrze Gorki, graliśmy dwa spektakle, oni byli bardzo przestraszeni sceną z psem. Ze względu na poprawność polityczną. I powiedzieli, nie, no to jest za ostro, to już naprawdę, słuchajcie, to jest za ostro. A z tym papieżem to jest okej, w ogóle ten, ale z tym psem to o kurczę, to jest naprawdę pobacze. No więc to tak też, Frylisz jest z Chorwacji, więc robi w Niemczech, więc być też, być może jemu po prostu łatwiej było przejść przez coś takiego. Tak? Nie wiem, czy pan z państwa, ktoś z państwa widział Sinead O'Connor, jak w 1994 roku poddarła zdjęcie papieża, bo ja pamiętam ten moment, z tym myślałem, o co chodzi w ogóle. Potem powiedzieli, że ma chorobę dwubiegunową, wszyscy powiedzieli, a okej, tak? No i jakoś tak, dopiero teraz rozmawiamy o tych sprawach, a minęło lat 20, prawda, więc... Dobry wieczór. Ja mam takie pytanie, bo państwo jako zespół właśnie sprawiacie wrażenie, że bardzo jakoś stoicie po stronie tego spektaklu, w którym gracie. I, znaczy po stronie. Pytanie moje jest takie, kto państwa zaprosił do pracy w tym spektaklu? Kto jakby stworzył obsadę? Czy to był na przykład dyrektor, czy to był reżyser? Bo jakoś państwo się, przynajmniej sprawiacie wrażenie, że niezwykle się odnajdujecie w tym spektaklu, jako ludzie, więc jesteście albo dobrani jakimś świetnym kluczem, albo jeszcze inaczej, ale chciałem zapytać właśnie. Nie, no zwykle jest tak, że reżyser i dyrektor dopasowują zespół do konkretnego dramatu i nikt, kto został do obsady zaproszony, nie zrezygnował z uczestnictwa w tym przedstawieniu. I myślę, że no, próby były bardzo niekonwencjonalne i niezwykle intensywne. Myślę, że wspólnie bardzo dużo przeżyliśmy podczas pracy i mam wrażenie, oczywiście nie mamy identycznych poglądów politycznych, niemniej jednak każdy z nas z jakimś takim no, ogromnym z wiarą i z oddaniem, a im było trudniej, tym głębiej w to wchodziliśmy.
nawet no, takie poczucie zagrożenia to jakoś nas jednoczyło. No i staliśmy się jakąś taką fajną paczką. Ja do końca nie pamiętam, jak powstawała obsada. Myśmy rozmawiali z Oliwerem. Oliver widział parę spektakli, ale też bardzo dużo rozmawialiśmy, bardzo dużo opowiadaliśmy. W ten sposób powstała jakoś ten zrąb obsady. Ale myślę, że w ogóle cały nasz zespół jest bardzo zżyty i myślę, że to nie jest tylko tak, że to jest tylko częścią zespołu, tylko niedużą. Mówiła Marysia o tym, że nie zrezygnował. Byłyby momenty bardzo dramatyczne. Myśmy mieli takie momenty prześwitu, myślenia o tym, może nie ja, a my bardziej z zewnątrz, co się może wydarzyć. Wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, o tym, że no słuchajcie, jeśli naprawdę ktoś nie jest gotów na przyjęcie tego na plecy, to niech zrezygnuje. Nikt się nie wycofał. Myślę, że zespół jest niedługo ze sobą, ale myślę, że wszyscy są oddani z życia. Chciałem bardzo podziękować za wspaniały spektakl. Na początek taka mała refleksja. Przypomnieliście mi Państwo o tym, że Osyrys już jest w muzeum, Atom też, Zeus również już od dawna. No, następni są w kolejce i to tylko kwestia czasu. Że jeden Karol też już jest w muzeum, drugi zbliża się. Mówiąc krótko, czas mija, przemieniamy się. Jak sądzicie Państwo, jak długo jeszcze spektakl będzie w Polsce ujawniał perwersje, dewiacje, prawda, w tej części społeczeństwa? Jak długo jeszcze będziecie, że tak powiem, taką świeżutką bułeczką? A czy my jesteśmy świeżutką bułeczką? No to jeszcze tak jak długo będziemy świeżutką bułeczką, tak będziemy. Ja myślę, że do momentu, dopóki społeczeństwo nie zdobędzie pewnej odwagi, nie zdobędzie się na odwagę, żeby mówić o pewnych sprawach, o których wygodniej jest milczeć, o których wygodnie jest pomijać, udawać, że ich nie ma. Inną taką, jest bardzo wiele takich spraw w Polsce, na przykład smog w Warszawie. Zaniża się normy po to, żeby smogu nie było. Ale wszystkie nasze dzieci są trute codziennie, idą, jakby kiedy idą do przedszkola, do szkoły, to wdychają powietrze, dlatego że, no, nawet nie chcę poruszać tego tematu chyba głębiej, ale w każdym razie bardzo wiele jest w Polsce takich tematów, o których się nie mówi, bo wygodniej jest je pomijać. Są to tematy zarówno z dziedziny polityki, jak ochrony środowiska, jak stosunków kościół-państwo i relacji społecznych. I wydaje mi się, że dopóki społeczeństwo nie zdobędzie jakiejś takiej odwagi, żeby mówić, protestować, sprawdzać, co władza robi w tych tematach, to będziemy wciąż świeżą bułeczką w teatrze. Dobry wieczór. Ja niechętnie, ale muszę i chciałbym zepsuć Państwu jednak dobry nastrój tego wieczoru. Bo trochę brzmi to wszystko jak muzyka na Titaniku. Krzykliwa i skuteczna, jak się okazuje, grupka ludzi przepędziła nas z teatru. I jesteśmy tutaj. Jesteśmy pod eskortą policji. I nie wiem jak Państwa, ale mnie to przeraża. Ja byłem na tym spektaklu w Warszawie. Byłem dumny wśród znajomych, to określiłem na Facebooku, że wróciłem z tego spektaklu. I co mnie uderzyło tam najbardziej, a tu mi tego zabrakło, to pies dzisiaj nie stanął na wysokości zadania. Ja myślę, że w tej scenie chodziło, czy marzyłoby mi się, żeby w tej scenie chodziło o to, żeby każdy z nas tu siedzących widzów zrozumiał, że to może być ty, skazany paluchem, masz się bać i my cię tu zaraz wywleczemy i nauczymy porządku. Ja to wtedy tak odebrałem, dzisiaj na to czekałem. Trochę tu sala brzmiała te sceny i wielka szkoda. Psu się już zwróciło trochę.
Ale pan mówi, że pan nam chciał popsuć dobre samopoczucie, a pan psu na razie popsuł tylko dobre samopoczucie. Dzień dobry, wieczór. Ja przede wszystkim bardzo się cieszę, że państwo jesteście z nami na spotkaniu dwóch teatrów. Że w ogóle rozmawiamy ze sobą, widownia, publiczność, że zostajecie państwo na spotkaniach, chcecie rozmawiać, to jest wspaniałe. Myślę, że ten dialog jest najważniejszy podczas spektaklu i po spektaklu. Natomiast ja chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. No, wczoraj nastąpił taki przypadek, że wylano coś w teatrze, gdzie dzisiaj miał być ten spektakl. Klątwa. Mnie jest osobiście bardzo przykro z tego powodu, gdyż to się wiąże z tym, że ten teatr będzie zamknięty na co najmniej 3 tygodnie. I to się też wiąże z tym, że ludzie, którzy pracują w tym budynku, będą przez 3 tygodnie nie będą mieli nic do roboty, tak naprawdę. Także mogę tylko powiedzieć, że jest nam, znaczy mi, mówię za siebie, bardzo przykro z tego powodu. No takie to rzeczy. Także dziękuję. Powoli robi się późno, więc mówmy się, że jeszcze dwa pytania. Ktoś z państwa? Pan Stanisław. Ja. Proszę. Świeża bułeczka. Sztuka nie robi się z dobrych żółtenic. To jest wasza świeża bułeczka. Dziękuję za przedstawienie. Tak, myślę, że jeszcze jedna, ale ktoś ma jeszcze, chciałby zadać pytanie? Chyba nie, tak? Pan jeszcze chciałby. Jedno pytanie, jeśli może na koniec, trochę na, w związku z tym, o czym pan tutaj przedmówca mówił. Znaczy, chciałbym zadać państwu aktorom, tak? I to z obu zespołów takie pytanie, bo mówiliśmy tutaj o granicach wolności i o różnych aktorskich transgresjach. Do czego zdolny jest aktor? To jest kondycja zawodowa. Natomiast ja chcę was zapytać, czy są granice takiego zadania aktorskiego wobec widza, które zadałby wam reżyser? Bo jednak często zdarza się wam widza prowokować, zwymyślać publiczność. Wiemy, że jest taka sztuka, ale nie o to chodzi, prawda? Robicie to poza tekstem właściwie sztuki. Czy jest takie działanie wobec widza, którego byście nie wykonali, aby uszanować jego wolność, jego prawo do integralności? To zależy tak naprawdę od reżysera. Ja coś. Łącznie od tego, tak, to ja. To od tego, co on ma do zaproponowania i co się ewentualnie pod jakimś zadaniem kryje, tak? O to przede wszystkim chodzi. Jeżeli on ma na to argumenty, powiedzmy na to, żebym ja zeskoczył do kogoś i kogoś, powiedzmy, obszczekał czy coś takiego. Są podrobione jakieś próby ewentualnie i na początku, tak jak to wyglądało, ja też byłem przerażony. Ja też nie mam świadomości tego, czy przypadkiem ktoś nie wstanie i mi zaraz nie pierdzielnie na to. Ale jeżeli reżyser znajduje na to argumenty, to nie ma problemu. Jeżeli jest to prowokacja jakaś pusta czy coś w tym rodzaju, no to nie ma sensu najmniejszego. My jesteśmy przerażeni i widz jest przerażony i nic z tego nie wynika, bo takie spektakle też mieliśmy okazję grać. Ja jeszcze powiem, że te granice czasami się tworzą tu i teraz. Nie wiem, no jest jakiś, no mówię, mnie się najbardziej podoba dialog między widownią a aktorami. I często te granice w takich zadaniach się poznaje podczas spektaklu. Na przykład mi osobiście dzisiaj bardzo brakowało, ale to tego, że było ciemno, że państwa nie było widać, że ten kontakt między nami był troszkę utrudniony, że byliście daleko. I też moim zdaniem, w mojej opinii, czasami wtedy się szuka pewnych granic, albo się je znajduje, albo się je przekracza. Różnie to było. To jest bardzo ciekawe w sumie. A ja chciałam powiedzieć coś takiego, że aktor też jest taką zupełnie inną tkanką, kiedy jest w fazie prób, a jest zupełnie jakby innego rodzaju tkanką, kiedy już ma to zrobione i kiedy gra spektakle. Więc ta odwaga i przekraczanie tych granic też zależy chyba trochę od tej fazy. To nie znaczy, że w jednym momencie jest się odważniejszym, a w drugim mniej, tylko wydaje mi się, że w fazie prób jest się tak bardzo
drażliwym, tak bardzo potrzebuje się jakiejś afirmacji, tak bardzo potrzebuje się uzyskania potwierdzenia, że to, co się robi, to jest właściwy kierunek, że właśnie wbrew pozorom, chociaż to jest okres poszukiwań, wydaje mi się czasem, że jest się bardziej zamkniętym na pewne wyzwania, niż kiedy już się ma gotową rolę i gra się spektakle. Znaczy mówię na podstawie swojego doświadczenia, że często widzę, że mogłam pójść dużo dalej, ale w fazie prób wydawało mi się, że reżyser po prostu, nie wiem, przegina, że chce ode mnie czegoś niezrozumiałego, że wydaje mi się, że nie ogarniamy tak dużo wtedy, kiedy próbujemy. No jest to jakieś takie zagadkowa rzecz, właściwie ta odwaga aktora i to, co jest, na ile jest w stanie przekroczyć pewne rzeczy w sobie. Może to jest tak, że się trochę demonizuje widza, a potem jak się stanie w twarzą w twarz z człowiekiem, to jest po prostu zwykłym człowiekiem, prawda? A tak na próbach być może to jest jakaś taka postać, nie wiadomo. Ja mam taką refleksję na ten temat, że nie wiem, niezależnie od tego, czy idę ulicą, czy jestem w domu, czy jestem na scenie, to jednak jestem tym samym człowiekiem, który ma jakieś określone poglądy, jakieś określone zasady i dla którego wolność oznacza nie łamanie wolności innych i staram się przestrzegać tego i kiedy idę ulicą i na scenie. To znaczy teatr ma w sobie coś takiego, co odróżnia go na przykład od filmu, gdzie możemy zagrać w jakiś sposób scenę morderstwa, gwałtu i nie jest to w bezpośrednim kontakcie, jest to w jakiś sposób zacytowana rzeczywistość, natomiast w teatrze bezpośredni jakiś dialog, spotkanie z widzem, z żywym człowiekiem i tutaj niezależnie od tego, czy idę ulicą, czy jestem aktorem na scenie, pewne granic nie chciałabym przekroczyć. Proszę Państwa, ten festiwal nie odbyłby się, gdyby nie niewyobrażalna praca przez ostatnim czasie pracowników Nowego Teatru oraz nie pomoc innych instytucji miasta, służb porządkowych i naszych przyjaciół. Byłoby niewyobrażalną stratą, gdyby w przyszłym roku, w którym obchodzimy 30. rocznicę zmian ustrojowych 1989 roku, byłoby straszliwą stratą, gdyby nie udało nam się zorganizować drugiej edycji festiwalu pod hasłem Transformacja. A tymczasem... Pan prezydent też klaska. Tymczasem chyba tą pierwszą edycję uznajemy za zamkniętą. Dziękujemy bardzo.